Oto jest palusznik krwawy. Rok 2022 jest między innymi rokiem botaniki. Mija bowiem 100 lat od założenia Polskiego Towarzystwa Botanicznego. Będąc jego członkiem, pozwolę sobie w tym roku przybliżyć więcej gatunków takich naszych zielonych sąsiadów. W 65. epizodzie poznamy palusznik krwawy, Digitaria sanguinalis z rodziny wierzchlinowatych Poace, czyli trawę. Bohatera tego filmu uwieczniłem w Chrzanowie, ale w zasięgu naszych mediów jest często spotykany. Ostatnio widujemy się częściej niż jeszcze to było w końcu ubiegłego i na początku tego wieku. Roślina jest rodzima dla flory Europy Południowej. U nas ma status archeofitu, znaczy się jest z nami od dawna. Wskutek globalizacji mamy szansę spotkać ją w wielu krajach, nawet na półkuli południowej. Trudno o bardzo szczegółowy opis, skoro cechuje się bardzo charakterystycznym wyglądem. Oczywiście w porze kwitnienia. Wówczas na szczytach pędów rozwija się struktura złożona z 5 do 10 palczasto rozmieszczonych kłosów. To jeden z dwóch podobnie wyglądających gatunków traw w naszym kraju. Nasz bohater dla odróżnienia posiada owłosione pochwy liściowe. Spośród szczegółów morfologii warto wspomnieć o jego ziarniakach, które bardzo szybko opadają, a w porywach osiągają 2 mm długości. I teraz trzeba sobie uzmysłowić, że te nasiona były zbierane przez ludzi jako pokarm. W średniowieczu nawet go uprawiano. To był surowiec na kaszę. Znakomita, zdrowa żywność, biorąc pod uwagę wartość dodaną, jaką przy okazji zbiorów są długie marsze, częste skłony i przysiady. I na zakończenie tradycyjna mantra. Co do reszty szukajcie, a znajdziecie. W gruncie rzeczy najważniejsze jest wiedzieć, jak ta roślina wygląda, bo nigdy nie wiadomo, kiedy taka wiedza może się przydać.